Wczoraj wieczorem w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się premiera filmu dokumentalnego Położna. Jego bohaterką jest Stanisława Leszczyńska. Jako więźniarka niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, Leszczyńska przyjęła ponad 3000 porodów. Stanisława Leszczyńska odbierała i ratowała dzieci, które wcześniej, zaraz po urodzeniu, były bestialsko mordowane. Historię położnej z Birkenau przybliża film Marii Stachurskiej, dla której Stanisława Leszczyńska była cioteczną babcią. Postanowiłam po prostu rzetelnie opowiedzieć o niej, żeby inni, którzy kiedyś coś będą chcieli zrobić, napisać czy nakręcić, żeby mieli podstawę, żeby mogli wykorzystać ten materiał i wiedzieli, co to jest za osoba. Mimo że od zakończenia wojny minęło już 76 lat, Stanisława Leszczyńska wciąż pozostaje postacią mało znaną, a dokonała rzeczy niezwykłych. W obozowej rzeczywistości przyjęła ponad 3000 porodów, nie straciła żadnego dziecka. Ona nic wyjątkowego nie robiła. Ona robiła to, co każda położna by zrobiła i każdy człowiek, który jest prowadzony, ma kręgosłup moralny, jest gdzieś prowadzony według instrukcji obsługi życia danej przez Pana Boga. Dodaje Stachurska, bohaterska akuszerka sprzeciwiała się samemu Józefowi Mengele, czyli aniołowi zagłady, bo tak właśnie nazywano niemieckiego zbrodniarza. Ma nie wiązać pępowin, rzucać dzieci na pożarcie szczurom i wykrzykuje rozkaz jest rozkaz, którego ona nie wykonała, wiedząc, że może już w tym momencie stracić życie. Co to dla niego był za problem? Wyjąć z kabury pistolet i strzelić. Chcielibyśmy film pokazać w kinach studyjnych, domach kultury w całej Polsce. Aktualnie przygotujemy ofertę, którą będziemy składać właśnie do tego typu miejsc, więc chcielibyśmy, żeby najpierw film zaistniał przez takie pokazy publiczne. Mówi Tatiana Matysiak, producent filmu Położna. Premiera dokumentu odbyła się wczoraj w Teatrze Wielkim w Łodzi. Oprócz władz państwowych wzięła w niej udział rodzina Stanisławy Leszczyńskiej.